temat o tym, co ważne. Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Sławomir Elegańczyk, pełnomocnik starosty do spraw kształcenia akademickiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam ale też koordynator społecznej Akademii Nauk w filii zamiejscowej w Szczecinku, i to 17 lat, prawda? To trochę trwa jednak. No tak, 17 lat już minęło. Właściwie mija w tym roku. Szczecinek to miasto akademickie? No, miało takie zadatki. Mhm. Myślę, że może za jakiś czas tak być, chociaż nam się trochę Szczecinek wyludnia. Ale jak zaczynaliśmy w 2007 roku, uruchamiając uczelnię, która do dzisiaj funkcjonuje, której jestem koordynatorem, no były takie nadzieje, że to się mocno rozbuduje. Rozbudowało się, owszem, ale może nie do takiej rangi, jak tutaj pan redaktor sobie wyobraża. A takie były zamiary też ambitne, nie? No takie były zamiary ambitne. No tych uczelni to było kilka, tak? W związku z tym, że taką funkcję pełnię cały czas, pełnomocnik starosty do spraw kształcenia akademickiego, to zajmowałem się jakby organizacją tych uczelni dla miasta, dla Szczecinka, dla powiatu i regionu. I odwiedzałem wiele uczelni, zresztą na początku wiele tych uczelni zwiedziliśmy z panem starostą Krzysztofem Lisem, jeździliśmy, rozmawialiśmy z rektorami, z władzami, z senatem różnych uczelni, ale no, nie zawsze one były, te rozmowy, owocne. Niewielu uczelniom podobał się sam Szczecinek ze względu na to, że nie jest to jakaś duża aglomeracja i trudno byłoby tutaj się utrzymać. Natomiast trafiła się taka fajna uczelnia, która do dzisiaj funkcjonuje z nami i bardzo dobrze nam się współpracuje od lat. Jest to uczelnia łódzka i myślę, że jesteśmy dzięki niej tutaj znani w regionie, tak? I mamy w tej chwili studentów, którzy przyjeżdżają do nas nawet spod Szczecina, Drawsko, Złocieniec, Czaplinek, w jedną stronę, w drugą stronę do Gdańska, z Chojnic, z Kościerzyny, także w dół tutaj Jastrowie, Okonek, tak? Także z różnych stron do nas studenci przyjeżdżają i studiują, pobierają naukę. No i tak można w tej chwili powiedzieć, że od 2007 roku, kiedy uczelnię uruchomiliśmy, wtedy był to zamiejscowy ośrodek dydaktyczny, teraz jest to już filia, to wykształciliśmy ponad 1500 osób, tak? Mamy już ponad 1500 absolwentów z kierunku, znaczy z licencjatu i z magisterki, tak? Czyli te dwa najbardziej popularne kierunki to? No zarządzanie i pedagogika. Właśnie. Kogo jest więcej? Myśmy się zastanawiali na początku, czy to zarządzanie wytrwa dłużej niż, nie wiem, trzy nabory, tak? Trzy lata naboru. No się okazuje, że my do dzisiaj mamy chętnych na ten kierunek studiów. Uruchomiliśmy w trakcie drugi kierunek pedagogika i tutaj też mamy cały czas studentów i nawet nie zmniejsza się ta ilość. Często jest tak, że przy naborze czerwiec, wrzesień, bo wtedy trwa nabór, porównujemy się z innymi uczelniami w regionie, w Koszalinie, w Słupsku czy w Chojnicach, bo tam też działają filie i zamiejscowe ośrodki. No i się okazuje, że tych studentów mamy jakby więcej. Także myślę, że Szczecinek się przyjął jako takie mini miasteczko. Czyli jednak. I studenci do nas przyjeżdżają. No, czy łatwiej się studiuje w małym mieście? To jest wygodne dla tych osób, które no mają może problem finansowy i trudno im się dostać do dużego miasta, utrzymać tam, tak? Sam dojazd już jest w tej chwili dosyć drogi. No ewentualnie, jeżeli ktoś chce w tym mieście studiować, być na stałe, no to musi wynająć mieszkanie, jakiś lokum sobie znaleźć i to są kolejne duże koszty. A tutaj no bliskość po prostu uczelni, miejsca zamieszkania, no powoduje to, że tych kosztów tak dużych studenci nie mają i korzystają z kształcenia w naszej uczelni. A myślę, że poziomem nie odbiegamy od poziomu uczelni w większych miastach, bo tu u nas są też wykładowcy właśnie z tych uczelni, które funkcjonują w Poznaniu, w Gdańsku, w Szczecinie. Zatrudniamy tych wykładowców. Jak pan myśli, dlaczego w małych miastach nie ma aż tylu, albo wcale filii wyższych szkół państwowych? No, państwowe szkoły troszeczkę inaczej podchodzą do kształcenia w terenie, można powiedzieć, tak?
uruchomienie jednej filii dla uczelni publicznej w terenie, no jest to duże wyzwanie. Poza tym pracujące tam osoby troszeczkę inaczej podchodzą do pracy jak te osoby i władze uczelni niepublicznych, bo no jednak trzeba przyznać, że tak jak kiedyś medycyna stała się biznesem w Polsce, jest już właściwie biznesem i to bardzo dużym, to tak samo kształcenie wyższe, czy podstawowe, czy średnie też stało się biznesem i ludzie zakładający szkoły niepubliczne no kierują się też stroną finansową, więc uruchamiają tych punktów na terenie Polski sporo, tak żeby dotrzeć jakby do tego swojego potencjalnego klienta. No i tak się dzieje też w przecinku, tak? Myślę, że uczelnia, na którą trafiliśmy, była bardzo dobrze zorganizowana, jest bardzo dobrze zorganizowana. Tych filii ma w Polsce w tej chwili 9 plus jedna w Anglii. W Londynie jeszcze jest też filia, tak? Także tam mamy studentów i tam w tej chwili chyba studiuje około 200 studentów. A na egzaminy muszą do Łodzi? Nie, egzaminy mają tam, bo jest to zarejestrowana filia, także takie punkty, które są zarejestrowane, mają zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na funkcjonowanie, to no tutaj studenci wszystko załatwiają na miejscu, tak? Z tym, że no, od pewnego czasu, myślę, że to pandemia to spowodowała, rozpoczęły się takie studia online, przez internet i no, wiele takich uczelni właśnie w terenie funkcjonuje w ten sposób, że zajęcia są prowadzone przez internet i studenci właściwie to nawet nie przychodzą do sal zajęciowych, bo nie ma takiej potrzeby, tylko sobie odpalają komputer w domu, wchodzą na platformę kształcenia danej uczelni, w której studiują, tam wpisują swój numer, rejestrują się i uczestniczą w zajęciach. Tak. A to nie kusi, żeby w ogóle uczelnię przekształcić w taką wyłącznie na platformę? Kusi. Przecież wtedy można 4 razy zwiększyć nabór. Tak. Nie? A często zostawić na tym samym poziomie. To nie jest takie... No nie jest to dobre. Mnie się to osobiście nie podoba, tak? Bo uważam, że studenci powinni się ze sobą spotkać, powinni się spotkać z wykładowcą, a często jest tak, że ten wykładowca prowadzi zajęcia przez internet i egzamin jest też przez internet. Także oni w ogóle nie mają ze sobą bliższego kontaktu. No dzieje się to w takich przedmiotach, które no nie wymagają takiego bezpośredniego kontaktu, uczestnictwa w jakichś takich warsztatach wspólnych. Zresztą inaczej, warsztaty też się odbywają już teraz przez internet. Tak. Z tym, że to nie jest to, tak? To jest troszeczkę inaczej niż byśmy sobie to wyobrażali może. Poza tym taki brak bezpośredniego kontaktu z innym człowiekiem też powoduje takie inne zachowania. Myślę, że społecznie się lepiej kształtujemy, mając kontakt bezpośredni z innym człowiekiem, z kolegą ze studiów, z koleżanką ze studiów. Tak? To jest zupełnie inny świat. Jak się studiuje w małym mieście? Co mówią? Są tacy, którzy są zadowoleni, są tacy, którzy no, nie są zadowoleni, bo jest im może trochę przykro, smutno, bo chcieliby być w dużym mieście, chcieliby korzystać z dobrodziejstw z dużych miast. No tutaj może nie mamy wszystkiego, choć stara się powiat, stara się miasto o to, żeby no, było wiele różnych obiektów do, nie wiem, zwiedzania, w sensie restauracji do korzystania. Muzeum mamy, prawda, więc kino mamy. No to są takie rzeczy, które w dużych miastach też są przez studentów wykorzystywane. Myślę, że tutaj to wszystko jest, ale ogólnie rzecz biorąc, studenci są zadowoleni, dlatego że jest im wygodnie, tak? To pod tym względem jest ok. Natomiast jeśli chodzi o to, że nie korzystają właśnie z tych dobrodziejstw z dużego miasta, no to może jest im trochę przykro. Wszystkim ale jest zawsze jest szansa i możliwość, tak w przypadku naszej uczelni, że student może pojechać sobie do naszej siedziby, do Łodzi. Uczelnia ma swój akademik, można skorzystać z tego akademika, zamówić wcześniej miejsce, no, zwiedzić sobie na przykład Łódź, tak, skorzystać właśnie z dobrodziejstw tego miasta, no, wrócić z powrotem. Tak, wrócić, to jest słowo klucz. Mamy problem z wyludnianiem się Szczecinka i jesteśmy w takiej sobie sytuacji, jeśli chodzi o funkcje miejskie, bo pisaliśmy o tym niedawno, że
Szczecinek jest na liście miast zagrożonych utratą swoich funkcji miejskich i to w całkiem niedługiej perspektywie. A to się, czy widać mniejszą ilość studentów? Czy są problemy z naborami? Tak. Czy nie wiem, jak to się kształtowało w przeciągu tych dobrych nastu lat? No, od początku funkcjonowania, czyli od 2007 roku, był taki trend wzrostowy i z roku na rok mieliśmy coraz więcej studentów. Trochę nas zatrzymała pandemia. Skończyły się zajęcia face to face, tak w salach naszych tutaj w Szczecinku. Rozpoczęło się takie mocne kształcenie przez internet. To zresztą spowodowało, że do dzisiaj to zostało i trwa. Ale jednocześnie ta ilość studentów zaczęła spadać, tak? W tej chwili nie uruchomiliśmy nawet w tym roku naboru. Znaczy może inaczej, nabór był uruchomiony, ale nie uruchomiliśmy kierunku. Bo uczelnia stwierdziła, że no jest to za mała ilość studentów, żeby utworzyć rocznik funkcjonujący, dlatego że no nie pokryje kosztów funkcjonowania. No właśnie tu wchodzimy w to, o czym rozmawialiśmy. W demografię i inne sytuacje. Tak, jednak biznes i tutaj on decyduje. No więc nie było naboru na kierunek zarządzania ani na pedagogikę. No i przymierzamy się do kolejnego roku. Będziemy się starali tak wypromować naszą uczelnię w Szczecinku, żeby tych studentów zebrać więcej. No ale w tej chwili około 200 studentów mamy, tak? Także spadek jest dosyć znaczny, bo to już jest połowę tego, co było. Połowę. Tak. No ale to spowodowało akurat ten rocznik, dlatego że absolwenci, którzy odeszli w czerwcu, ukończyli studia ubiegłego roku, no był to rocznik, na którym było najwięcej studentów, więc dlatego ta liczba tak teraz drastycznie nam spadła. Ale myślę, że no, nadrobimy to w kolejnym naborze i ta liczba będzie się utrzymywała na poziomie 400 osób, tak? Bo to przez kilka lat już na tym poziomie się utrzymywało. Mówiliśmy o uczelniach wyższych, o państwowych uczelniach wyższych, obecnych w małych miastach, ale my mamy szczęście, prawda, że mamy uczelnię wyższą państwową z filią w Szczecinku, prawda? Tak, no zresztą przez Szczecinek przewinęło się kilka wyższych uczelni. Może ja zacznę trochę od historii, bo w czasie, kiedy pan starosta Krzysztof Lis powiedział, że no słuchaj, zabierz się za organizację uczelni w Szczecinku, jest to potrzebne, z tego co wiemy, młodzież szkolna poszukuje możliwości studiowania na miejscu, więc no, zaczęliśmy szukać tych, którzy ewentualnie mogliby zafunkcjonować w Szczecinku i funkcjonowała na początku w Szczecinku Akademia Rolnicza ze Szczecina. Tam były też dwa kierunki studiów, agrobiznes, chyba agroturystyka. Zresztą tutaj parę znanych osób w Szczecinku pokończyło te kierunki i no niestety umarło to śmiercią naturalną, dlatego że chyba w roku, nie pamiętam już teraz dokładnie, ale chyba to był rok 2000 właśnie piąty, nie zgłosili się studenci. Cztery osoby, dosłownie, co dobrze pamiętam. I no, spotkaliśmy się z dziekanem. Dziekan stwierdził, że no niestety, ale zamykamy i to już nie ma sensu. Ci, którzy tutaj zostali, studenci jeszcze, to dokończyli naukę w Szczecinie. No i tak wygasła działalność Akademii Rolniczej w Szczecinku. A kolejną uczelnią była Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna z Elbląga. I ta uczelnia sprowadziła się do nas, do Szczecinka, w celu kształcenia nauczycieli, konkretnie na kierunku oligofrenopedagogika. I stworzyli tutaj studia podyplomowe dla nauczycieli. Taki był wymóg, że nauczyciel pracujący w szkole, który ma w klasie choć jedną osobę z niepełnosprawnością, musi mieć przygotowanie do tego, żeby z tym uczniem pracować. Tak? Więc potrzebna była oligofrenopedagogika. Wszyscy nauczyciele ruszyli ostro na studia, żeby no, utrzymać się w zawodzie, w pracy. No i tych studentów było naprawdę dosyć sporo. No też się wyczerpał ten temat oligofrenopedagogiki.
Wiele uczelni ościennych też zaczęło ten przedmiot wykładać, ten kierunek studiów. No i wygasło funkcjonowanie tej uczelni w Szczecinku. Kolejno była Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. To jest obecna nasza filia sama, bo taką miała początkowo nazwę. Też zarządzanie. Tak, i tak. Także. Taki oblegany kierunek, co? Oblegany, tak. Wszyscy chcą zarządzać, tak? No właśnie. A pracować nie ma komu. Tak. No i tutaj ta uczelnia do dzisiaj trwa, natomiast przy niej jeszcze uruchomiliśmy studia pomostowe dla pielęgniarek, bo jak Państwo dobrze wiecie, w Szczecinku funkcjonowało liceum medyczne i w szpitalu mieliśmy wiele pracowni zatrudnionych w Szczecinku właśnie po naszym liceum, a niestety przepisy unijne, które już nas zaczęły obowiązywać, wymagały, aby pielęgniarka miała minimum licencjat. No więc automatycznie pielęgniarka ze średnim wykształceniem stawała się pomocą pielęgniarską pielęgniarki, która ma licencjat. No i trochę to była taka paranoja, bo często te panie, które miały średnie wykształcenie, miały więcej wiedzy i umiejętności niż te panie, które skończyły licencjat. Bo te lata praktyki... No właśnie, nie mówiąc o stażu, który mają. To głównie, tak. Przypominam sobie, że organizując studia pomostowe dla pielęgniarek, jeździłem kilkakrotnie do Akademii Medycznej w Szczecinie w celu uruchomienia tego kierunku i porozumienia się z władzami uczelni, z byłym wicestarostą Markiem Kotrzym. No i tak wspólnie, powiem szczerze, to taki był nasz sukces, że mogliśmy te pielęgniarki w Szczecinku wyszkolić. No wykorzystaliśmy do tego naszych nauczycieli, w sensie lekarzy ze szpitala. Nasz wczesny burmistrz prowadził też zajęcia z pielęgniarkami, ale równocześnie przyjeżdżali wykładowcy ze Szczecina, z Akademii. I trwały te studia pomostowe 2 lata. Wykształciliśmy 21 chyba, albo 22 osoby. No więc to już taka dosyć spora grupa, która zasiliła szpital, tak? Już nie musieliśmy szukać tych pielęgniarek w całej Polsce, ale mieliśmy tutaj swoje na miejscu. I te panie pracują do dziś. No część już tam odeszła z pracy, ale mnóstwo skorzystało z tej oferty. Wiem, że parę osób wyjechało też za granicę dzięki tym studiom, tak? Mogły podjąć pracę za granicą. Pielęgniarek kiedyś mieliśmy pod dostatkiem, a teraz brakuje. Tak. Cały czas brakuje, w tej chwili jest problem. Cały czas wiem, że pani prezes szpitalu poszukuje do pracy pielęgniarki. No to jeszcze były dobre czasy. No tak sobie tutaj wspominam, to naprawdę działaliśmy dosyć mocno i ostro i szukaliśmy tych uczelni. Cały czas kogoś, kto mógłby tutaj do nas wejść i kształcić nasze zainteresowane osoby, które kończą w Szczecinku szkoły, nasze średnie i ewentualnie podjęły studia. No i taką też uczelnią była Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, do której kiedyś się wybrałem i naprawdę wspaniali ludzie tam pracują, wspaniały rektor. Umówiliśmy się, że spotkamy się tutaj w Szczecinku z młodzieżą. Przyjechali, rozmawialiśmy. Chodziło głównie o szkołę, jak to mówią tutaj nasi młodzieżowcy, Miami, na 1 maja, bo tam kształcono na kierunku hotelarstwo, nie pamiętam czy turystyka, ale hotelarstwo na pewno. I uczelnia spodziewała się, że absolwenci tej szkoły po maturze będą chętni podjąć studia właśnie tutaj w Szczecinku, w takim wtedy ośrodku zamiejscowym, bo to się tak nazywało. No ale niestety, próbę podjęliśmy 2-krotnie, czyli rok po roku zrobiliśmy nabór, ogłosiliśmy promocję. No i zgłosiło się bardzo mało osób, więc uczelnia niestety, ale zrezygnowała, odeszła i jakby pożegnaliśmy się. Nie wiem, czy na zawsze, ale na jakiś czas. Stwierdzili, że jednak Szczecinek nie jest tym miastem, z którego można wyciągnąć tych studentów. Czyli kluczem były inne kierunki, tak naprawdę. No, kluczem były inne kierunki, tak. To się zgadza. Jeszcze myślę, kto tutaj z nami zafunkcjonował. Nie chciałbym kogoś pominąć, byłoby nieładnie. No ale też od lat wcześniej funkcjonowała w Szczecinku Politechnika Koszalińska. Politechnika Koszalińska już była u nas w latach chyba 80. zaczęła funkcjonować.
to były takie pierwociny właśnie odejścia od głównych siedzib uczelni, a wejście w małe miasta. I tutaj wtedy pan Leszek Pawelski, profesor chyba Kolegium Baltikum w tej chwili, prowadził tą uczelnię z panem Markiem Fabiszakiem, byłym dyrektorem szkoły numer 3 Armii Krajowej. I oni kilka ładnych lat prowadzili też ten wydział, bo wtedy był wydział albo ośrodek, zamiejscowy ośrodek dydaktyczny. No jednak też tam się zmniejszała ta ilość studentów u nich, no i uczelnia podziękowała. Później chyba jeszcze wspomnę świętej pamięci mój trener zresztą, Gienek Szybisty, prowadził tą uczelnię przez kilka lat. No i ale jednak też się nie udało. Finansowo chyba się nie spinali, bo to jednak uczelnia publiczna, trzeba było dokładać do Szczecinka, no więc... No ale Politechnika to nie jest teraz u nas. No jest Politechnika. I finansowo pewnie się spinali. To jest taka trochę historia dosyć ciekawa z tą Politechniką obecnie, która funkcjonuje w Szczecinku. Wszystko tam pięknie i ładnie wygląda, super, bo pomaga w tym Kronoszpan, tak? To jest właśnie tutaj taka współpraca dużej firmy z uczelnią. No, wiele uczelni funkcjonuje w ten sposób właśnie, że współpracuje z dużymi zakładami, bo dla nich kształci te kadry. Poszukują też zakłady wykwalifikowanych pracowników z określonym wykształceniem, tak? I tutaj Kronoszpan sobie zażyczył pewne kierunki studiów, które chcieliby, żeby były prowadzone. No i Politechnika tutaj to realizuje. Co prawda, nie wiem dlaczego, ale nie ma takiego dużego zainteresowania i tych studentów tam jest trochę mało. Nie widzę tam zupełnie opłacalności w funkcjonowaniu w Szczecinku, ale no myślę, że Kronoszpan jest zadowolony, skoro chyba dofinansowuje funkcjonowanie tego oddziału w Szczecinku. Miasto też wspomaga, no powiat poniekąd, bo też dajemy miejsca noclegowe dla tych studentów, którzy tutaj przyjeżdżają z zewnątrz i też studiują w tej Politechnice. Dla całej szóstki. To jest bardzo mała grupa. Ja taką ciekawostkę chciałem Państwu pokazać, bo tego czasu, to był chyba rok 2015, zarząd Kronoszpanu poprosił mnie o opracowanie takiego projektu, w którym mogliby uruchomić, na podstawie którego mogliby uruchomić swoją uczelnię wyższą w Szczecinku. Mhm. To wygląda takie opracowanie w ten sposób. I tutaj można bardziej tu. O, tak jest. Tak jest. I to opracowałem w 2015 roku na życzenie zarządu Kronoszpanu. Praktycznie mieliśmy już podjąć działania w celu uruchomienia nie uczelni kronoszpanowskiej, ale wydziału zamiejscowego uczelni Społecznej Akademii Nauk, tak, która do dzisiaj w Szczecinku funkcjonuje. Mieliśmy kształcić na kierunku inżynieria produkcji, automatyzacja. Po rozmowach z zarządem już praktycznie został sformułowany taki zespół osób, które miały ze mną współpracować i mieliśmy tworzyć ten kierunek studiów. No niestety ówczesnemu burmistrzowi nie spodobało się to, że uczelnia łódzka niepubliczna będzie w Szczecinku organizowała kształcenie. Stwierdził, że jest to raczej uczelnia, która kształci w takich kierunkach humanistycznych, a nie inżynierskich i że lepsza będzie Politechnika, więc współpracę podjęto jakby na prośbę i życzenie pana burmistrza, zresztą zaoferował tam pomoc w organizacji tej uczelni w Szczecinku, no i ona jest i ona funkcjonuje do dzisiaj, tylko że tak jak pan redaktor zauważył, no jednak tam tych studentów no nie jest za wiele i nie wiem, czy to jeszcze długo będzie tutaj funkcjonowało. No bo jednak podejście uczelni prywatnej jest zupełnie inne, prawda? No, to jest przedsięwzięcie komercyjne i tak no, misja także dzisiaj jest, ale... Ja pamiętam, że nawet wtedy, kiedy został mój projekt odrzucony i Politechnika do Szczecinka weszła, to dzwonili do mnie wykładowcy z Politechniki, bo się znamy, bo oni również ze mną współpracują tutaj w naszej filii. Dlaczego? Zrób coś. Nie chcemy jeździć do Szczecinka, bo tam, no wiesz, no wyobraź sobie, no masz 4 studentów, musisz do nich mówić, no jak to wygląda, no wiesz. No,
No, ja mówię, no wiecie, no to jest dla was wygodnie, tak? Nie macie chmary osób, tylko macie cztery osoby i możecie sobie z nimi spokojnie prowadzić zajęcia bardzo rozbudowane, tak? Prawda? Macie więcej czasu. No, jak to się przyzwyczaili i funkcjonuje to do dzisiaj. A teraz jeszcze droga będzie lepsza, to wykładowca w ogóle dojedzie w pół godziny. No tak. Za trzy lata. To jeszcze zapytam o MBA, bo to takie ważne, ważne rzeczy są. No tak. Właśnie. MBA to, też można na to miejscu. To też jest taka fajna ciekawostka tutaj, powiem szczerze, bo studia MBA to był taki elitarny kierunek na studiach. Nadal jest. Jest, tak, o cały czas. Tylko, że ta elitarność troszeczkę spada. Rozumiem. A powiem szczerze, że spowodował to w Polsce chyba Rydzyk, jego uczelnia. Bo tak? Tak. On jako pierwszy chyba w 2016 roku wprowadził studia MBA w takiej skróconej wersji. Aha. Bo studia MBA trwają dwa lata, dwa i pół. Muszą być prowadzone, powinny być prowadzone w języku polskim i w języku angielskim w części. Natomiast tutaj no, pominięto pewne przedmioty i nauczanie w języku angielskim. I wprowadzono jeszcze taką... W 2016 roku wprowadzono w Sejmie, bo wtedy były zmiany uchwał, wprowadzane nocą, przemycane różne rzeczy. Zdarza się. I wprowadzono tam taki zapis, że do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa mogą zasiadać absolwenci MBA-a, tak? No to... Wcześniej było tak, że mogli tylko doktorzy z ekonomii, mogli adwokaci, którzy już mają kancelarię, doświadczenie. No i jeszcze tam parę, nie pamiętam już teraz dokładnie, kto jeszcze mógł, ale to były takie osoby, które były przygotowane, tak? Chyba, nie wiem, główni biegli księgowi chyba jeszcze mogli też, tak? Zasiadać do rad nadzorczych. Natomiast tutaj raptem można było w skróconej wersji skończyć MBA, które pan Rydzyk zorganizował na rok, tak? Czyli dwa semestry, no i jest kandydat do Rady Nadzorczej. I powiem szczerze i przyznam się, że przeglądnąłem, jak wygląda program nauczania tego MBA u pana Rydzyka w uczelni. Poprosiłem do współpracy doktora Tadeusza Chruściela, znanego z przecinku byłego zastępcy dyrektora w PGK-u naszym. Tak. Który już ze mną współpracował, pracował na uczelni, bo pan doktor Chruściel ma dyplom, jeśli dobrze pamiętam, doktorat zrobił z zarządzania. Więc usiedliśmy razem wspólnie i zrobiliśmy program i cały biznesplan nauczania i organizacji studiów podyplomowych MBA. Eksternistycznie. Przedstawiliśmy to na uczelni, tak? Uczelnia szeroko otworzyła oczy, bo prowadziła i prowadzi do dzisiaj w tym szerokim programie kształcenie na kierunku MBA, czyli dwa lata i w języku polskim i angielskim. Mają takie osobne nawet budynki poświęcone kształceniu studentów właśnie tutaj. Współpracuje z wieloma firmami znanymi w Polsce i za granicą, z której właściciele i pracownicy kształcą też studentów, jakby wdrażają ich w... Pokazują, jak wyglądają duże zakłady, jak tam praca się układa, jak produkcję rozwijać i tak dalej. No i z taką dozą niepewności, ale stwierdzili, że złożą ten projekt do ministerstwa, może przejdzie. No i okazało się, że przeszedł. Dostaliśmy zgodę na kształcenie i jeszcze, żeby było ciekawiej, oceniliśmy to bardzo nisko finansowo, tak? Bo ten biznesplan, który ułożyliśmy do kształcenia studentów na tym kierunku, wyszedł nam, że właściwie to tutaj nie trzeba tak wielkich pieniędzy od studentów brać. Tak? A ile to jest? No już mówię, na tych studiach dwuletnich tam jest ponad 25, około 30 tysięcy złotych kosztują te studia. Natomiast nam wyszło w rok, że jak weźmiemy 10 tysięcy, to naprawdę będzie okej, okay, tak? Damy radę spiąć całe to kształcenie. No i tak to ruszyło. Czy studia MBA takie zwykłe różnią się od tych dla samorządowców? Nie, to jest to samo. Tak? To jest to samo. Nie, to jest to samo i tutaj nie możemy mówić, bo przedmioty są właściwie te same, nawet ci sami wykładowcy przecież, tak? I studiują wspólnie i samorządowcy i biznesmeni, tak? Także tutaj nie ma jakiegoś rozdziału i różnicy też nie. Z tym, że no,
No jest troszeczkę ta wiedza ograniczona, tak? Student musi bardziej popracować samodzielnie, żeby tą wiedzę sobie zdobyć. Nie ma jej tak wyłożonej na tacy i nie ma tylu zajęć praktycznych, tak? Co trzeba zrobić, żeby zostać wykładowcą w Szczecinku? No bo w dużym mieście to jest trudne. Nie, no tak, oczywiście. No, powiem szczerze, że w tej chwili poszukują wszystkie uczelnie nauczycieli akademickich. To jest w tej chwili bolączka, bo ze względu na i raz, że zarobki, a dwa, że głównie właściwie zarobki, tak? Wielu nauczycieli ucieka od tego zawodu, szuka sobie możliwości zarobienia pieniędzy gdzie indziej. I jest z tym ciężko. Natomiast w Szczecinku, no cóż, no żeby ktoś, kto ma wykształcenie na poziomie magistra, tak, mógł prowadzić zajęcia, to z nami współpracę może podjąć na zasadzie prowadzenia ćwiczeń, tak, bo nie może prowadzić wykładów, ale może prowadzić ćwiczenia, czyli pracuje jakby z wykładowcą nad sobą, z którym układają wspólnie program, piszą taki program kształcenia, w której za część odpowiada magister, za część odpowiada doktor czy profesor, współpracując razem prowadzą jakiś przedmiot, tak? No więc tutaj magister, który jest ma przygotowanie pedagogiczne. Takie osoby tutaj przyjmujemy. Ewentualnie do niektórych przedmiotów, nawet tego przygotowania pedagogicznego ta osoba nie musi mieć, ale jakieś spore doświadczenie naukowe albo wydane publikacje w jakimś zakresie tam, który był przydatny do kształcenia na danym kierunku. Także jest taka możliwość, a doktorów, czyli osoby, które mają już doktoraty, to zapraszamy serdecznie do współpracy, bo tutaj nie ma jakichś większych wymogów i możemy tutaj porozmawiać o prowadzeniu zajęć z naszymi studentami. Ostry jest przesiew podczas sesji? Poprawek dużo? Zawsze są. To nie ma tak, że jak się ktoś w Szczecinku zapisze, to tutaj jest lajkowo i on sobie tu skończy łatwo, to tak nie bez żadnego jest. Wysiłku. Nie, to tak nie do końca. No może troszkę lżej jest, może te zajęcia jakby w trakcie roku nie są takie wymagające jak na uczelniach. Natomiast jeśli chodzi o same egzaminy, to to co jest wymagane na egzaminie, no musi być spełnione i to nie da się tak... Nie lekko przejść. Trochę trzeba się pouczyć. To ilu studentów przez, o rany, nawet nie wiem ile czasu wypuściliśmy ze Szczecinka. Znaczy wykształciliśmy. Absolwentów ponad 1500 osób. Ponad 1500 osób, bo mówię o dwóch kierunkach, tak? W tej chwili nie rozdzielam już zarządzania i pedagogiki, ale no jest to dosyć taka spora grupa, tak? No nie są to osoby z samego Szczecinka, z samego naszego miasta, ale można powiedzieć z regionu, tak? Przez to, że mamy tych studentów w regionie, jesteśmy też znani w regionie, więc powiem szczerze, że jesteśmy na takim czołowym miejscu uczelni w województwie zachodniopomorskim wręcz, tak? Bo w Szczecinie też nas znają. To jest już... No to zostaliśmy ośrodkiem akademickim. Tak, no może przez to też, że tutaj w chwili organizujemy konferencje naukowe. Rozpoczęliśmy to już wiele lat temu. W tej chwili zrealizowaliśmy 4 takie konferencje, na które przyjeżdżają profesorowie, doktorzy z uczelni, wykładowcy z całej Polski, tak? Z Wrocławia, z Łodzi. Ostatnio w 2023 organizowaliśmy konferencję tutaj nad jeziorem w naszym szczecineckim CERIL-u, czyli Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Tam mamy taką ładną salę wykładową. I konferencja odbywa się w takim cyklu programowym. Od lat ją prowadzimy. Nie pamiętam, jaki tytuł tego było. Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku. Taki dosyć temat. No, ciekawy, naprawdę. Ciekawy, ale wąski. Szeroko obejmuje różne zagadnienia. Różni specjaliści do nas zjeżdżają i te wykłady są bardzo ciekawe. W tej chwili jestem w trakcie organizacji kolejnej konferencji. Myślę, że w 2024 roku w maju ją zorganizujemy. I spodziewam się sporo też wartościowych osób, które przyjadą na tą naszą konferencję. Zawsze przyozdabiamy tą konferencję jakimś takim miłym dodatkiem i robimy na przykład rejs statkiem po jeziorze. To wpisujemy jakby w program konferencji i wszyscy są ciekawi, tak? Pokazujemy tam na zdjęciach trochę nasze miasto, opisujemy trochę nasze miasto i powiat i
No chcą zobaczyć, to co ciekawi, tak? Więc dlatego tutaj sporo osób mamy z południa Polski na naszych konferencjach, bo chcą do nas przyjeżdżać, tak? Poza tym uczelnia też dosyć wysoko punktuje te konferencje, a to jest przydatne przy prowadzeniu jakiejś pracy naukowej, pisaniu publikacji przez wykładowców, więc no, korzystają z tego, tak? Ciekawym wykładowcą zawsze jest nasz starosta Krzysztof Lis. Proszę zawsze pana starostę, żeby przygotował wykład. Starosta wykłada. I tak, i powiem państwu, że no, otrzymuje takie brawa, że no, po prostu w głowie się nie mieści. Naprawdę, jestem w szoku, jak go słucham, bo znamy się przez już wiele lat, a tutaj zawsze potrafi zaskoczyć wszystkich i wiedzę ma niesamowitą. To dzięki chyba temu, że przez te wiele lat pracuje w samorządzie, jest takim samorządowcem z krwi i kości. Dla niego mieszkańcy to jest najważniejsze. Jak to niektórzy mówią, pan starosta nie pracuje, żeby żyć, tylko żeby pracować. Bardzo dziękuję. Pan Sławomir Elegańczyk, pełnomocnik starosty do spraw kształcenia akademickiego, ale też szef Wydziału Szczecińskiego Oddziału Filii Społecznej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Temat o tym, co ważne.